Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Bigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś porównanie dwóch króciutkich modeli, Frank oraz Zuza Lace. Oba modele są z rozmytą linią czoła i oba w takim bardzo przyjemnym, siwo, beżowo, nie wiem nawet jak to powiedzieć, fajny kolor, już go pokazuję. Zuza Lace. Frank. Zuza Lace. Na głowie wygląda tak. Króciutka, skromna, włoski raczej leżące, bo tutaj jak mi je chciała popodnosić, to one nie będą sterczały. One zawsze się będą tak naturalnie układały, jakbyśmy były wczoraj u fryzjera, jakby nas dobrze obcięli. A potem te włosy następnego dnia po umyciu właśnie się tak bardzo ładnie i naturalnie układały. Tutaj też Wam zwrócę uwagę, że ten tył jest leżący. Widzicie, te włosy nie odstają bardzo mocno. Oczywiście przepiękna, rozmyta linia czoła. Frank. I w mojej ocenie Frank nie jest peruką leżącą. Te włoski są niepokorne, troszkę sterczące. Oczywiście można je żelem albo lakierem tak przyklepać, ale chyba to jest ich uroda, że one tak niegrzecznie sterczą. Plus oczywiście przepiękna, niezwykle szeroka, rozmyta linia czoła. Świetnie to wygląda. Ale pokażę Wam tą różnicę, którą ja widzę. Czyli jeżeli sobie tego Franka tak troszkę podniosę, to tutaj głowa robi mi się większa, wyższa. Mam wrażenie, że mam troszkę szczuplejszą buzię i że w ogóle jestem wyższa, bo ja jestem niska, mam 1,60 m. I lubię takie fryzury, które tutaj u góry mnie trochę podniosą. Już Wam go pokazuję także z tyłu. I tutaj, jak widzicie, jest taka bombeczka. Więc jeżeli szukacie troszkę bardziej niegrzecznej fryzury, to można także do tyłu podnieść, która naturalnie może tworzyć nawet takiego tutaj kogucika, albo te włosy tak troszkę sterczą, to Frank jest fajny. Tutaj ten przód także możecie lakierem na przykład zaczesać tak jak chcecie, żeby to sterczenie było dokładnie takie jak chcecie. Ale te włosy takie są. Można je zrobić prawie całkowicie na jeża, a w Zuzie nie. Więc jeżeli komuś podoba się taka spokojniejsza fryzura, to Zuza jest ok. A jak szukacie czegoś takiego troszkę bardziej niegrzecznego, sterczącego, no to Frank jest do tego znakomity. Oczywiście oba modele występują w różnych kolorach. Oba modele to modele premium do codziennego, całodziennego noszenia. Czepki są bardzo lekkie, bardzo komfortowe, uniwersalne. Najlepiej pasują na obwód głowy od 54 do 57. Frank jest troszkę luźniejszym czepkiem, więc do 58 obwód głowy będzie ok. Wszystko jest przewiewne, szyte na tresach, a z przodu jest rozmyta linia czoła, czyli ta siateczka, na której ręcznie tkane są włosy. I dlatego te peruki tak fantastycznie i naturalnie wyglądają. Oba modele prezentowane to modele premium. To przedział cenowy między 500 a 700 zł. Dokładne ceny oraz możliwe kolory znajdziecie w linkach, które zamieściłam nad albo pod wideo. Możecie także do nas zadzwonić i wszystko z nami przez telefon załatwić, albo możecie do nas przyjechać i peruki przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić z nami telefonicznie. Frank oraz Zuza Lace to modele medyczne do ciągłego, codziennego noszenia. Należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia.